Ula i mam 72 lata. Czasem mam problemy z pamięcią. Moja kuzynka powiedziała mi o projekcie Forget Me Not, na którym mogę mieć album wspomnień. Dostałam też ulotkę na temat projektu. Weszłam na stronę platformy, zalogowałam się. To było proste. Podoba mi się, że mogę mieć tutaj zdjęcia, opisać je i dodać dźwięk, a nawet filmy z YouTube'a. Dzięki temu więcej pamiętam. Jeżeli będę miała jakieś problemy z obsługą albumu, to poproszę moją wnuczkę, żeby mi pomogła. W ten sposób i ona dowie się czegoś o moim życiu i będziemy miały więcej tematów do rozmów.